Witam serdecznie, z tej strony Patryk i zapraszam na kolejny odcinek z gry Stoneheart, sezon trzeci. Moi drodzy, moi kochani, kontynuujemy sobie naszą przygodę i jak widać pieseły się pojawiły, w złe wilki Feral Wolf. Idle grrr, row. A co najgorsze jest to, że one są blisko tutaj tego projektu murów, blisko naszego Hurtlinga. A co do Hurtlingów? Co do Hurtlingów, to w przerwie między nagrywaniami pojawił się Zed. Tak, Zed. Moi drodzy, on jest po pierwsze Heart of the Crafter, czyli będzie idealnym kowalem, a po drugie ma Magnificent Bread, czyli świetną, prześwietną brodę. Moi drodzy, czyż to nie jest idealny kowal? Czyż to nie jest idealny kowal? Facet łysawy z brodą i to jeszcze wspaniałą brodą. Myślę, że się nada na kowala. No i jeszcze mam umiejętności. W każdym razie musimy tutaj zaatakować. Może nie tyle zaatakować, co obronić ten kawałek muru. Miejmy nadzieję, że tutaj an enemy. Czy to było do tego? Tak, to było do tego wilka tutaj. A jeżeli... No gdzie są nasi tutaj? Gdzie oni są? Tutaj, biegną. Dobra. Lecą. Jest ich trzech. Bardzo dobrze. To oznacza, że nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że pasowałoby już zacząć tutaj ich atakować. Najlepszą obroną jest atak, jak to się mówi. Jeden już padł. Wilkę. Footman level trzeci. A Footman level trzeci to nie jest aby czasem już... Footman level trzeci. Czyżby Footman level trzeci to nie był już aby czasem... Łucznik? Gdzie to się zmieniało? Character sheet. Tak będzie chyba szybciej. Level... Wszyscy są już level trzeci. Dzień dobry. Pytanie tylko, czy to będzie mądre. Change job. Proszę bardzo. I jeszcze ciebie jednego. Tylko prawdopodobnie oni tutaj... Mam nadzieję, że oni właśnie tych tarcz nie zostawią. Byłoby przykro. Skóry się przydadzą. Mur się buduje. Myślę, że pora byłoby, skoro tutaj mamy już to ograniczone, pora byłoby zagospodarować trochę tą część. Tutaj dalej projekt świątyni musi się jeszcze narodzić, bo jeszcze jako tako nie mam za dużo pojęcia na ten temat. Level pierwszy Archer. O, bo, o kurczę, jakie kapturki zielone. Jakie zielone kapturki śmieszne. Jakie fajne. A gdzie jest ten trzeci? Gdzie jest trzeci nasz pan? Elio? A tobie łuku brakło pewnie. Oj. Oj. Proszę mi tutaj łuk wykonać i to w trybie pilnym. Myślę, że pora byłoby wykorzystać tutaj już tą przestrzeń. Level pierwszy Archer. Bardzo dobrze. I to jest tak, zastanawiałem się nad tutaj tym rezerwuarem, żeby wykorzystać to jeziorko tutaj. Żeby wykorzystać tutaj to jeziorko. Myślę, że można byłoby wytyczyć jakiś tutaj budynek i zacząć go już tworzyć. To jest w ogóle mnóstwo złota. To jest mnóstwo złota. Tylko pytanie, czy ja chcę aż tak daleko tam wychodzić. Nie jestem pewny. Poza tym to jest cały jeden, cały drugi, cały trzeci. Będzie cały czwarty. Cały czwarty tutaj poziom różnicy. A tutaj jest tylko jeden, drugi. Myślę, że najpierw połączymy sobie to jeziorko tutaj. Jeszcze nie wiem jak. Ale jakoś pewnie się da. Możemy pokombinować, zobaczyć. O, rezerwuar. Rezerwuar. Tylko właśnie, jak ja mam tylko zbudować ten rezerwuar? To też będzie pytanie za 100 punktów. Znaczy to będzie część taka właściwie tylko i wyłącznie artystyczna, bo to jakiejś tam konkretnej funkcji to nie będzie miało. Chociaż z drugiej strony może byśmy poszli troszeczkę na łatwiznę. Sleeping cottages. A nie, to takie domki to mi się nie podobają zbytnio. Herbalist House. Herbalist House.
Domek herbalista. A co jakby go tutaj zbudować? I to była... No, tutaj możemy zbudować domek dla herbalista, a tu będzie świątynia. A tu będzie świątynia. A tu będą te pola kwiatkowe. Z tyłu. No, to nie brzmi głupio. To nie brzmi głupio. Pokaż, co ty tam w ogóle masz w środku. Jaki w ogóle tutaj jest styl budowy tego domu. Tutaj jest takie coś na biało, tutaj jest takie trochę na czarno, znaczy na ciemne. Tutaj takie okienka, tutaj taki daszek. Ciekawy styl. A w środku dwa łóżka i skrzynia. I tutaj jest ten crafting table i dwa dywaniki. Brzmi jak plan. A póki co jest Invaders. No właśnie, tak się zastanawiałem. Drużyno moja. Stań ty sobie tutaj. Przetestujemy tutaj strzelców. Tak jak myślałem, sami strzelcy to oni za dużo tutaj to nie zrobią. Sami strzelcy. Trzeba będzie się obmurować jeszcze od tej góry. Bo... albo się obmurować u góry, albo sobie wziąć, wynająć. Magi? Ty jesteś zapaleńcem. A co to był za ten? Co to tutaj jest? Goat. Aha, ty co zjesz wszystko. A, tak myślałem, że samych tutaj tych... Przepraszam, kłaczek. Tak myślałem, że łucznicy sami w sobie to są słabi. Miałem takie cichutką nadzieję, że może jednak będzie lepiej. Niestety nie było. Dobra, to jest tak. Kto by tutaj jeszcze się nadawał? Ty? Selvan? Może jeszcze Selvana weźmiemy na... tutaj gościa. Bo oni tutaj za chwilę... No. No. chodź no tutaj. Chodźcie wy tutaj. Może za ten mur z tej strony. Może uda wam się. Dobra, level pierwszy footman jest. Tylko to jest tak. Ja bym tego sobie footmana naszą tutaj przydzielił do innej chorągwi. Remove. A do chorągwi zielonej by właśnie tutaj przygarnął dom. Okej. Okay. Idź tutaj walczyć. No idź no tutaj. Właśnie stankuj ich trochę. A ty, mój drogi, skoro wy tutaj już jesteście, to wy możecie tutaj atakować. Zawsze takie wsparcie. No i jeszcze tutaj... ten dopiero biegnie tutaj. Stać się footmanem. Level pierwszy footman. Dobrze. Czyli on powinien mieć tu też rozkaz. Mama Felton. Dobra, tego największego pokonać, bo zresztą to sobie damy radę już. Ale głupota. Bo te małe hurtlingi... Ale głupota, moi drodzy, ale głupota. Tak się kończy być z fanem. Ciebie tutaj stąd usuniemy. Dodamy cię do zielonej drużyny. Add member tutaj, ten. Dziękuję. Pokonali, tylko by pasowało ich tutaj jeszcze pozgarniać. Rescue. Rescue. Ożyw ich. Rescue. Czy my mamy herbalista? Tak swoją drogą? Jest, Kali. Kali. Weź to ty tutaj parę tych miksturek. Tak się starać, żebyś miał z 10 co najmniej.
I czy wy tutaj idziecie ich ratować? Nie, idziecie kraść. Czy ktoś ich uratuje? O, dobra, ratują. Dobrze. Bo już myślałem, że idziecie ich po prostu tak, wiecie. No. Było ciężko. Było ciężko, nie mogę powiedzieć, że nie. A póki co, warto byłoby się tutaj skupić na tym domku. Ten domek ma w sobie dużo ciekawych rzeczy. Plus jeszcze by wartało. Może inaczej. Finish editing, build. Zbudujemy sobie ten domek tutaj. Building planning. Ok, to już jest zaplanowane, dobrze. Tylko to jest tak, trzeba tutaj teraz wejść do naszego tutaj towarzysza. Tu widzę, że tu powinno być wszystko w porządku. Czy herbalistowi się dodało tutaj? Tak, niepotrzebnie. Co tam jeszcze zawierał? Weaver by się przydał. Przydałby się jeszcze tkacz. I co, ty będziesz tkaczem? Może ty? Może ty będziesz tkaczką? Proszę bardzo. I tkaczka by się przydała, żeby właśnie robić ubranka, zbroję. I przy okazji... O, ty masz trzy te crafting table. Zapomniałem. Raz, dwa i trzy. I to jest tak. Hełmiki możemy sobie wykonać. I to jest dla footmana. To też jest dla footmana. Tutaj kołczan dla archera. I tutaj level drugi archer. Z piórek. I tutaj też pióra potrzebujemy. Okej. A to co to jest? Supply bucket. O! O! O proszę, a o tym nie wiedziałem, że takie rzeczy są. Te dywaniki też możemy tutaj wykonać. Dwa. Bo to one były potrzebne. Myślę, że tak. Tutaj były dwa te potrzebne. I dwa te sobie możemy zrobić. Tutaj to jest dla footmana level drugi. Ale to jeszcze nie ta pora. Na takie rzeczy. Winter outfit to nie bardzo. Dla tych możemy zrobić ze cztery. To zawsze coś. No i tutaj ten kołczan by się przydał. Trzy kołczany. Zawsze to podniesie trochę ataku. Freezing. Brzmi jak plan. Ale żeby to wszystko jeszcze wykonać, to potrzebujemy tutaj szpuli. Tak, żebyś miała tutaj zawsze na ręce powiedzmy z pięć tych szpuli. Bo to się przydaje. Żebyś miała tutaj na ręce też z... Poczekajcie, bo to potrzeba trzech. Czyli żeby mieć dwie te szpule. Znaczy dwie te. Bolt of Leda. Potrzeba mi jest sześciu tych właściwie. Potrzeba mi jest tutaj sześciu. Okej. A żeby to zrobić, to potrzeba mi jest trzech. I tego też sobie zrobimy tak, żeby miał dwa. No i zobaczymy, co będzie pierwsze. Powinna taka kolejka być już dobra. Powinna taka kolejka być dobra, tylko tyle, że ona musi sobie jeszcze skraftować. Jak to się nazywa? No, te swoje te miejsca. Sześć w ogóle. To jest za 4 godziny. Trapper's Knife. Czy ja mam 3 Trapper's Knife? Jezus, jak ja teraz mam to zobaczyć? Jeden Trapper Knife jest tutaj na pewno. Nie wiem, czy mam aż tyle. Trudno. Tutaj widzę, że leczenie już się jako tak odbywa. To jest dobre. Że leczenie już jest. Pasowałoby im jakie domki tutaj też pobudować. Jak tam ten mur w ogóle? Daily update. Akcept. Dzień dobry. Treston. Treston Prestin. Kim ty jesteś? Koza, czyli zje wszystko. Mind 6, body, spirit.
O, dzień dobry. Dzień dobry. Jakiś bug? Miejmy nadzieję, że to nic takiego, co by miało wpływ jakiś większy na. Ale daleko się zespawnił. Ale daleko się zespawnił. Strasznie. Miejmy nadzieję, że ten bug, co się pojawił, to że to nie będzie miał jakiegoś super wpływu na naszą rozgrywkę tutaj. Bo byłoby przykro. Dobra, domek jest zbudowany. A już chyba wiem, co się stało. O, odwiesili się. Ho! Już się bałem. Już się bałem. Zastanawiam się nad tą świątynią, co ja tutaj mam począć. Jaki tutaj styl zastosować i w ogóle, co ja tutaj mam zrobić. Myślę, że można byłoby tak mniej więcej sobie ogarnąć. Tutaj mógłby być główny budynek. Gdzieś tutaj jakiś ołtarzyk. W zależności też, że właśnie. Tutaj jakieś boczne wejście, tak żeby tutaj ten herbalizm miał blisko. Ciekawe. Co to za muzyka? Tu jest wilk. Dwa wilki. Co to się stało? Co tu się stanęło? Zielona drużyna. Czemu ja nie mogę nic kliknąć tutaj? Zrobimy inaczej. Zapiszemy sobie tutaj load game. Właściwie to new save, właściwie powinienem. Czy ja wziąłem. Od autosave'a zaczynam. Nie, ja nie zapisałem, tylko ja wczytałem autosave'a. Geniusz! Debil! Boże, co za idiota. Co za debil. Boże drogi. Gdzie my tutaj skończyliśmy? To się buduje. To jest tutaj zbierane. Oni się tutaj kładą spać. A tutaj te wilki gdzieś. Ale głupek. Przynajmniej nie ma wilków. Przynajmniej nie ma wilków. A te rozkazy to ja bym anulował i ten rozkaz też bym anulował. I to jest save prawdopodobnie sprzed. Tylko teraz ten hurtling, on mi się zespełni inny. Inny gość mi się zespełni. W innym miejscu. Dzień dobry, kim pani jest? Kultist. Bunny God Sleeping. O, kultystka. 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 A kultystka oznacza herbalistkę. Hoho. Dzień dobry. Tu by pasowało jeszcze jakieś umocnienie zrobić. Czemu ten kurczak sobie tutaj chodzi? Herbalist level pierwszy. Masz tutaj te zadania? Masz te zadania, dobrze. Rób te zadania, lecz tutaj innych. Simple Merchant. Czy my mamy ci coś do sprzedania? Dwie tarcze, ale tarcze to się przydadzą. Drzwi to możemy posprzedawać wszystko. Te co ładniejsze rzeczy. O, proszę bardzo, bo to są dużo, dużo więcej warte. I tutaj mam te trzy jeszcze crafting table. No dobra, wydaje mi się, że to te woodsigny jeszcze by pasowało posprzedawać. Jedzenia raczej nie chcę sprzedawać, bo to zawsze się przyda do daily update, żeby mieć nowych hurtlingów. Trader wraca, ale tutaj nie mamy zbyt dużo. Co ja chciałem? Co ja chciałem? Weaver. Postawi tutaj craftingi dla Weavera.
To zaś dużo miejsca zajmie. I tak to, żebyś za bardzo... Tu postawimy jedno, tu postawimy drugie. Postawimy trzecie. Cokolwiek to wszystko jest. To jest jakiś kołowrotek, wrzeciono. Jezus, nie znam się, nie wiem. Ale widzę, że tutaj już zaczyna to wszystko funkcjonować. Zaczyna to wszystko działać, co jest dobre. Co jest dobre, bo tu już zaczynamy sobie pracować. Pytanie jeszcze, czy ja jestem w stanie wytworzyć młot dla Hammera. Jeszcze nie. Ale to jest kwestia doświadczenia z tego, co kojarzę. To też nie byłeś w stanie, bo nie ma kamienia. No to też fajnie. Invaders approaching. Kto, co to jest? Jesteśmy zgubieni. Jesteśmy zgubieni. To jest koniec. Atak tutaj. Atak tutaj. Jesteśmy zgubieni, oni nas zjadą. Już drugi leży. Nowy save. A ten autosave się przyda. Moi drodzy, nie chcę jeszcze kończyć serii, także sobie ja wczytam tego autosave'a jeszcze raz. Zabezpieczę tamtą północ. Tamtą skałę. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie i cześć. Co za głupota. Ojej.